chcę mówić o tym, byśmy żyli w asyście Ducha Świętego. Kochani, my żyjemy w takich, bym powiedział, czasach nie tyle ciekawych, w których wiele się dzieje. Na co dzień słyszymy masę różnych informacji, ale bardziej bym je określił jako trudne. Trudne czasy. Trudne czasy z różnych powodów. Widzimy, jak przyspieszył czas. Widzimy, jak wypełniają się proroctwa. Widzimy różne ruchy sił władz, tych, które rządzą gdzieś na powietrzu. Widzimy rzeczy, które nas mogą stresować, które mogą nas dzielić, które mogą powodować w nas lęk, niepewność. To są trudne czasy. Ale to też są czasy, w których Duch Boży nas ostrzega. Pokazuje zagrożenia i otwiera oczy. Tylko nie zawsze chcemy, by te oczy były otwarte na to, co Bóg pokazuje. Czasem patrzymy przez naszą ludzką zdolność percepcji, jakiegoś zrozumienia. Konsekwencje tych trudnych czasów, dziwnych czasów czy ciekawych, w zależności od tego, jak je nazwiemy, mógłbym określić takimi słowami jak letność, ciągłe przesuwanie granicy tolerancji grzechu albo pustej religii. To są też czasy, kiedy świat odsuwa się od działania Ducha Świętego i ma to wpływ na Kościół. Z różnych powodów i w różny sposób. Ale to są czasy, w których Duch Święty wykonuje swoje zadanie. A może bardziej powiem, Duch Święty wykonuje Boże dzieło. On wykonuje Boże dzieło. I to jest dzieło uświęcenia, przekonywania, budowania, korygowania, wyjaśniania, wspierania, obdarowywania, wypełniania. W liście Judy w pierwszym rozdziale, w 20 wersecie przeczytamy takie słowa: ale wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. A wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze. Święte to jest coś, co jest oddzielone. Oddzielone dla Boga, oddzielone od ciemności, oddzielone od niepewności. U Boga nie ma żadnego zaćmienia, czyli mówiąc inaczej, nie ma żadnej niepewności. Budowanie jest procesem. Jeśli ktoś z was cokolwiek budował, na przykład jak byliście dziećmi, budowaliście z klocków jakieś tam zamki, czy jakieś tam różne budowle, czy może ktoś z was budował fizycznie swój dom, albo oglądał budowanie. A nawet kiedy byliśmy na ruinach, widzieliśmy, że ktoś kiedyś musiał to zbudować i kiedy czytaliśmy, jak długo pewne rzeczy były budowane, to niektóre rzeczy budowane były kilkaset lat. To, co dzisiaj oglądamy, budowanie tego trwało jakiś czas. Więc kiedy czytamy w tym liście budujcie się, to znaczy cały czas działajcie ku temu, by wzrastać. Ku temu, by wasze serca, wasze życie było budowane. I to jest bardzo ważna rzecz. W oparciu o najświętszą wiarę waszą. I wiecie, to nie jest wiara w to, że za chwilę będzie cud, czy za chwilę będzie uzdrowienie. Tylko to jest wiara w to, że Bóg jest. A jeśli jest wiara w nas i w dodatku święta wiara, że Bóg jest, to ona siłą rzeczy pobudza nas do bojaźni Bożej. Pobudza nas do poddania się Duchowi Świętemu i Jego korekcie, Jego prowadzeniu, Jego budowaniu.
I w tej całej walce, jaką toczymy podczas tego budowania, bo nie bez powodu mamy obraz, kiedy Izraelici odbudowują świątynię, odbudowują mury swojego miasta, to w jednej ręce mają miecz, w drugiej ręce mają skelnię i jeszcze słuchają słowa i słuchają pieśni pochwalnych. Nie bez powodu ten obraz jest. On pokazuje nam, że nasze budowanie ma dokładnie takie same elementy. To jest walka, to jest czujność, by być tym, który się będzie mógł obronić. To jest budowanie i to jest słuchanie tego, co mówi Duch, co mówi Boże Słowo. Zatem, kiedy czytamy, ale wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze, czyli w tej wierze, która jest absolutnie nakierowana na to, że Bóg jest. Bóg jest. Co to znaczy, że Bóg jest? To znaczy, że Jego świętość jest tą, która graniczy z Twoją osobą. I Ty masz w to wejść. Ty masz wejść w Boże Królestwo. Ty masz wejść w granice Bożego Królestwa, którym jest świętość Bożej obecności. I my czytamy, że tam nic, co jest nieczyste, nie wejdzie. Nie wejdzie ani ciało, ani nie wejdzie krew. Zatem, kiedy czytamy, budujcie się, to czytamy, budujcie się w sposób właściwy. W sposób, który pozwoli wam funkcjonować w obszarze Bożego Królestwa. I mamy dzisiaj ciężkie czasy. Trudne czasy, kiedy często o tym mówimy. Pojawia się letność. Pojawia się tolerancja dla grzechu, dla świeckości. Pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje w organizmie, jakim jest Kościół. Pojawia się tak wiele rzeczy, które wymagają zmiany. Ale autor mówi tutaj jedną cenną wskazówkę. Módlcie się w Duchu Świętym. Pokazuje nam, że to budowanie, ta zmiana, to poddanie się Bogu, ono nie jest możliwe bez asysty Ducha Świętego. Już próbowano. Tworzono martwą religię zbudowaną z zakazów i nakazów. I możemy sobie pojechać na Bliski Wschód i zobaczyć religie, które są obarczone nakazami i zakazami. I my nie widzimy w tym Bożej świętości. My widzimy ludzką niemoc. Ale w Kościele, który powołał Jezus Chrystus, dzisiaj żyjemy w trudnym czasie. W czasie, w którym potrzebujemy poddać się Duchowi Świętemu. Potrzebujemy tak samo jak pierwszy Kościół, na początku swojej drogi, potrzebujemy być poddanymi Duchowi Świętemu. Wiecie, kiedy patrzę na historię Kościoła i kiedy widzę Kościół w Jerozolimie, tam 3000 osób nawraca się jednego dnia, ten Kościół rośnie, buduje się i Duch Święty przemawia do tego Kościoła i oni są posłuszni. To posłuszeństwo jest bardzo widoczne w sferze finansów. Zobaczcie historię Kościoła w Jerozolimie, kiedy apostołowie przekazują słowo od Boga i jednocześnie usługują przy stołach. Nagle Duch Święty mówi, nie, wy musicie trwać w modlitwie i musicie trwać w Słowie, bo Ewangelia i moc Słowa i poznanie musi się rozwijać. I oni powołują do służb ludzi, którzy są namaszczeni jak Szczepan, pełni ducha, świadczący swoim życiem, całym swoim życiem, że Bóg ich używa, namaścił i powołał do tego działania. Szczepan, jak wiemy, oddaje życie, ale dalej widzimy, że Duch Święty mówi do apostołów, przekażcie ludowi, aby wszyscy mieli wszystko wspólne. I oni budują taką wspólnotę opartą na finansowym zaufaniu. Wspólnotę opartą na poszanowaniu potrzeb drugiej osoby. I Bóg mówi, sprzedawajcie to, co macie tutaj,
I w ten sposób sprawdza pierwszy Kościół. I widzimy historię Zafira i Ananiasza, którzy ukryli to, co zrobili ze swoim majątkiem. I oni ponieśli za to srogie konsekwencje. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bardzo zbieżne z tym, jakie konsekwencje ponoszono, kiedy działało Stare Przymierze. Karą za grzech jest śmierć, prawda? Oni byli w Nowym Przymierzu, to już był Kościół, ofiara Jezusa się dokonała, a jednocześnie ci ludzie zostali ukarani śmiercią dla naszej przestrogi, dla przestrogi dla nas. Duch Święty widzi, zna i wszystko, absolutnie wszystko jest pod Jego kontrolą. Ale teraz jak my do tego podchodzimy? Czy nasze serce jest przygotowane, chętne, aby budować w oparciu o najświętszą wiarę, że Bóg jest? Jeśli tak, chwała Bogu. Jeśli tak, to jest potrzeba, abyś pozwolił, by twój duch, twoja cała osoba modliła się w Duchu Świętym. Dlatego, że wtedy przychodzi budowanie twojego wnętrza, budowanie twojej wiary i poznanie, którego nie jesteś w stanie zdobyć 1000 razy, czytając Biblię od deski do deski. Ludzie czytają Boże Słowo i nie wiedzą, co tam pisze. Albo używają to Słowo na własny użytek. Albo kłócą się między sobą różnymi fragmentami, wersetami i teoriami. Niektórzy nawet piszą książki. Ale tym, który objawia Boże Słowo, jest Duch Święty. Tym, który wypełnia twoje serce mocą Bożego Słowa, tym jest Duch Święty. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Paweł, przemawiając przed królem Agrypą, wyjaśnił sedno Bożej woli względem człowieka. Ten Paweł, wcześniej Saul, aktywista religijnej krucjaty, tak go sobie nazwałem, otrzymał objawienie łaski. Zgadza się? Paweł tam w drodze do Damaszku otrzymał objawienie łaski. I przemawiając, jeszcze raz powtórzę, przed królem Agrypą, mówi tak: chcę im otworzyć oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, by dostąpili przebaczenia grzechów oraz otrzymali dział wśród uświęconych, dzięki wierze we mnie. Bóg chce pomóc każdemu z nas w tej walce, w tym budowaniu Bożego Królestwa w swoim własnym życiu. Nie jesteś sam. Bardzo często pod naporem tych trudnych czasów poddajemy się. Bardzo często pod naporem tego, że dzisiaj człowiek stawiany jest w centrum. To jest taka helenistyczna religia, jaką nam się podaje. Człowiek jest w centrum. Czy oglądasz telewizję, prasę, czy nawet reklamę, zawsze człowiek jest stawiany w centrum i to siłą rzeczy przenika do Kościoła. Ale w centrum wszystkiego jest Bóg, jest Chrystus. I jeśli przeczytamy te słowa we właściwy sposób, to zobaczymy, jaka jest Boża wola. Chcę im otworzyć oczy. Na co otworzyć oczy? Ty powiesz, ja wiem, że jest Bóg. Nie potrzebuję, by mi Bóg otwierał oczy na to. Ja wiem, że jest, wierzę. Ale wiecie, często żyjemy w ciemności, bo Biblia mówi, demony też wierzą i drżą. To ciekawe, one widziały Boga twarzą w twarz. Chcę im otworzyć oczy. Chcę im otworzyć oczy, czego z mojego słowa nie ma jeszcze w ich życiu. Czego z Bożego Słowa jeszcze nie wykonuje ich serce, a potem cała osobowość. Chcę im otworzyć oczy na to, by zobaczyli, czym jest moje słowo i jaką ma moc. Chcę im otworzyć oczy na poznanie mocy Ducha Świętego. Chcę im otworzyć oczy, by widzieli, dokładnie widzieli, jaka jest moc płynąca z relacji ze mną. Aby przyszło przebaczenie,
aby przyszło uświęcenie, aby przyszła ta święta wiara w to, że jest Bóg. Bóg chce dziś pomóc każdemu z nas. I możemy głosić bardzo, bardzo legalistyczną teologię. I nie skorzystacie z tego, bo będzie was trzymała w ryzach zakazów i nakazów. Ale Boże Słowo i Boży Duch przynosi wolność. I to nie wolność do grzechu, ale przynosi wolność w relacji z Bogiem. To i o tą wolność chodzi. O tą wolność relacji z Panem. Że możesz przyjść w każdej chwili. Że możesz przyjść w swojej słabości. Że możesz przyjść wtedy, kiedy potknąłeś się na swojej drodze. Że możesz przyjść wtedy, kiedy jesteś złamany. Wtedy, kiedy ledwo się tlisz. Wiecie, bardzo wielu ludzi spotkałem na swojej drodze, którzy upadli. I przez swoją nieświętość boją się przyjść do Boga. Boją się przyjść do kościoła, boją się wrócić na łono wspólnot, dlatego że tak bardzo są nieświęci, tak bardzo zgrzeszyli, tak bardzo diabeł przyszedł z oskarżeniem, a Duch Święty pokazuje, zgrzeszyłeś, że boją się kontaktu z innymi. Ale Bóg mówi, chce otworzyć im oczy, odwrócić od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, by dostąpili przebaczenia. Oraz otrzymali dział wśród uświęconych. Wiecie, to jest Boża wola. Z tym nie ma najmniejszej dyskusji. I ta Boża wola dotyczy twojego życia. Jakimkolwiek jesteś miejscu, może czujesz się przygaszony, może czujesz się jak ta świeca, której knot się już wypalił i jakiś tylko taki, nie wiem, żarzy się coś i już dym się z tego unosi. Wiecie, jak się świeczka przygasa. Chcę ci powiedzieć, że w tym momencie Boże Słowo mówi, to co tleje nie zostanie przez Niego dogaszone. Może jesteś złamany sytuacją swojego życia. Może jesteś zraniony tak bardzo, że nie potrafisz się wyprostować i spojrzeć Panu w twarz. Chcę ci powiedzieć, że On mówi, nie dołamie tego, co jest nadłamane. Wiecie, kiedy czytamy historię o miłosiernym Samarytaninie. Przejeżdżaliśmy autostradą 90 z północy na południe Izraela i tam był taki znak, zaproszenie do miłosiernego Samarytanina. To jakaś knajpa gdzieś tam po drodze. Ale wtedy właśnie przypomniałem sobie tą historię, że Bóg powiedział przez tą historię, że ten człowiek w jakikolwiek sposób został pobity, poturbowany. Ale przyszedł ten, którego serce było miłosierdzie. On go wziął, on go zaniósł do tej knajpy. On tam za niego zapłacił, nakarmił go i opatrzył. I powiedział, kiedy będzie potrzeba, zrobię to jeszcze raz. Dołożę, wyrównam. Dzisiaj przejeżdżamy autostradą i widzimy wielki znak. Miłosierny Samarytanin. Ta historia przetrwała od czasów przypowieści, jaką powiedział Jezus. Dlaczego? Dlatego, że to jest w Jego sercu. Aby nikt nie zginął. Albowiem tak Bóg ukochał świat i Syna swego dał. Aby nikt nie zginął. Ale każdy mógł być zbawiony. To jest niesamowite. I dzisiaj ta sytuacja, tego całego naporu zła, ona może cię łamać. Ona może doprowadzać do tego, że jesteś w miejscu upadku, bo pozwoliłeś sobie na jakiś kompromis, bo pozwoliłeś sobie zanieczyścić swoje serce, bo pozwoliłeś sobie, aby twoje myśli podążały gdzieś na jakichś bezdrożach, na miejscach bezwodnych, tam gdzie demony kombinują. Miejsca bezwodne to miejsce bez prowadzenia Bożego Ducha. On mówi, otwórz swoje serce. Podobnie Duch, Rzymian 8, 26, 27. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości, kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy się modlić. Sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż stawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga.
Duch wspiera nas w naszej słabości. Zapytałem kiedyś kogoś, dlaczego nie przyjdziesz do kościoła? Dlaczego odrzucasz łaskę? Dlaczego odrzucasz to, że Bóg cię wzywa? I ten ktoś mi mówi, jestem taki zły, jestem taki zbrukany, zniszczony przez alkohol, narkotyki. Moje życie jest rozbite. Ja mu mówię, Bóg cię woła. Nie chciał tego przyjąć. Przyszedł tu raz czy dwa, ale nie chciał tego przyjąć. A dzisiaj dowiedziałem się, że zamarł tu na targowisku, kawałek obok. Młody chłopak, 33 lata. Okłamany przez diabła. Okłamany przez diabelskich posłanników, swoich kolegów. Okłamany przez własne słabości. Pozbawiony modlitewnej ochrony. Wiecie, jak bardzo dużo zależy od tego, czy modlimy się? Wychodzimy na ulicę i głosimy Ewangelię. Bierzemy kontakty od ludzi. Ale powiedzmy uczciwie, jak modlimy się o nich? Czy ja modlę się o kogoś, kogo spotkałem razem z Mirkiem na ewangelizacji w Sieradzu? Pamiętasz, jak zakładaliśmy zbór w Sieradzu? W 94 roku to było, Mireczku. Czy modlisz się o kogoś z tych ludzi, których tam poznaliśmy? Bo ja nie. Nie pamiętam ich. Ja modlę się i głoszę. Halleluja, tak rób. Ale za naszych czasów? Był piękny zbór. Bóg potrzebuje tych, którzy będą w asyście Ducha Świętego. Budowali Jego Królestwo. Budowali siebie. I budowali mury, które bronią diabelskiego dostępu. Wiecie, kiedy spacerowaliśmy po murach Jerozolimy, jasne, one są z XVI wieku, czy tam z któregoś. Budowali je Bóg wie ile lat. Odbudowali, burzyli, burzyli, odbudowali. Tam nie ma kamienia na kamieniu, co było kiedyś. Panna mówi, może ten kamień tu, o ten. Może był z czasów drugiej świątyni, jakieś 4 metry czy 5 niżej, ale może. Ale te mury broniły dostępu. Rzymianie musieli usypać górę, żeby dostać się do twierdzy Masada. Szliśmy tą drogą, jaką oni musieli pokonać. 3 lata usypywali kopiec, żeby dostać się i pokonać mury. I Kościół ma taki sam obowiązek. Budować mury, które bronią diabelskiego dostępu. I to można zrobić tylko przez modlitwę. Są demony, których można odpędzić tylko przez post. Ale my musimy żyć w granicach Bożego Królestwa. Musimy się wzajemnie zachęcać, by tam być. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy zgrzeszyli, bo Biblia mówi. Więc kiedy patrzymy na siebie, powinniśmy zachęcać się, abyśmy wzrastali do Bożego Królestwa. Abyśmy za apostołem Janem powiedzieli, ja muszę stawać się mniejszy, a on musi wzrastać, Jan 3,30. Kiedy staniesz się mniejszy, zaczniesz żyć w asyście Ducha Świętego. Kiedy będziesz żył sobą, Duch Święty nie ma tam co robić. Będziesz żył swoimi sprawami, swoimi zranieniami, swoimi słabościami, swoimi nałogami, swoją niewiarą. Ale Bóg chce użyć każdego z nas. Dlatego On mówi, posyłam do was mojego ducha, aby był z wami, aby był w was. Ludzie czekają, kiedy powstanie trzecia świątynia. Kiedy postawią kamień na kamieniu.
kiedy odkopią te kamule stare sprzed 2000 lat czy 3 i postawią je znowu jeden na drugim. Ale Biblia mówi coś zupełnie innego. Wy jesteście świątynią. Wy jesteście miejscem, w którym mieszkam, w którym chcę działać, w którym chcę pokazać wam, czym jest moje królestwo. Wiecie, kiedy okaże się, że nasze serca to jest najświętsze miejsce, to nie będzie dla ciebie problemu, by położyć ręce na kogoś, a zostanie uzdrowiony. Bo Boża moc będzie z ciebie wychodzić, tak jak z Jezusa. Kiedy staniesz nad doliną suchych kości, swojej rodziny, swojego miasta, swojego otoczenia, swoich finansów, swojego duchowego życia i zaczniesz prorokować w imieniu Jezusa, to zobaczysz zmiany. Dlatego, że rzeki wody żywej popłyną z twojego wnętrza, jeśli będziesz żył w Bożej asyście, w asyście Ducha Świętego. Ale jeśli będziesz żył sobą, to cały czas będziesz w tym samym zmaganiu i w tym samym grzechu. Cały czas będziesz w tych samych słabościach, w tych samych niemocach. Ale on mówi, przeczytajmy to jeszcze raz. Podobnie i Duch wspiera nas w naszej słabości, kiedy nawet nie wiemy, jak się modlić, jak należy się modlić. Wiecie, byłem w takim miejscu, że stanąłem przed Bogiem i powiedziałem, Panie, widzisz łajzę nad łajzy, ja nawet nie wiem, jak się modlić. I wtedy coś się stało. Wtedy zacząłem modlić się pierwsze moje oczy. Tak, moje oczy zaczęły się pierwsze modlić. Wcale nie widziałem złotych ulic i tak dalej, złotych brami i nie wiem czego jeszcze. Ale moje oczy były pełne łez. Zaczęły się modlić moje oczy. I stałem przed Panem, a moje oczy się modliły. Moje oczy oddawały cały ten grzech i słabość. A potem stało się coś jeszcze. Potem Duch Święty dotknął mojego serca. I Duch Święty zapytał, czy wiesz? A ja mogę powiedzieć, tak, Panie, wiem. Przekonałeś mnie o grzechu. I o Twojej sprawiedliwości. I wtedy zaczęło modlić się moje serce. Ja zacząłem prosić, Panie, daj mi Twoją miłość. Wlej Twoją miłość w moje serce. Bo kiedy przyjdzie Twój sąd, to moje serce nie wytrzyma. Ale kiedy przyjdzie Twoja miłość, to moje serce będzie uzdrowione. I On dał mi swoją miłość. A kiedy dał mi swoją miłość, wtedy mogłem paść na kolana i pokutować. I wtedy mogłem wołać, Panie, uświęć mnie. I wtedy przyszła kolejna rzecz. Wtedy Pan dotknął mnie po raz kolejny. I wtedy dotknął moich myśli. I moje myśli były nakierowane na to, że On jest tym, który mnie kocha. Że On jest moim Ojcem. I On widzi. I On dopuścił karcenie do mojego życia. Ale teraz przychodzi jako kochający ojciec, jako ojciec marnotrawnego syna i on mówi, będziesz się weselił razem ze mną. I stała się kolejna rzecz, dotknął mojego serca i moje serce zaczęło się weselić. I stanąłem przed Panem i powiedziałem, Panie, będę Cię wielbił, bo mogę. Bo taki jest Bóg. Dlatego żyj w asyście Ducha Świętego. Dlatego żyj w asyście tego, który zna twoją słabość i może cię podnieść. Wiecie, Kościół powinien wzrosnąć do takiego miejsca, gdzie zacznie wypełniać słowo, którym jest napisane, wyznawajcie jedni drugim grzechy swoje. Ale nie wzrośnie do tego miejsca, dopóki nie będzie w naszych sercach przebaczenia, miłości, wolności. I znajomości, że Bóg jest święty. Kościół nie wzrośnie do tego miejsca, jeśli nie będzie szedł w asyście Ducha Świętego. Jeszcze raz wrócę. Czasy są trudne. Ale Boży Duch cały czas nas ostrzega. Cały czas pokazuje nam
różne zagrożenia i otwiera nasze oczy. Wiecie, to wszystko ma bardzo destrukcyjny wpływ na nas. Kiedy widzisz brata czy siostrę, który jest w jakimś upadku, w grzechu, kiedy widzisz świat, jaki jest dookoła, kiedy widzisz wojny, kiedy widzisz ludzką nieprawość, kiedy widzisz, że na każdym kroku chcą cię wykorzystać, oszukać albo związać w jakiś sposób, to wymyślą to, to, tamto. Kiedy widzisz, że ten świat dąży do tego, aby wypełniło się proroctwo o powstaniu Antychrysta i uchwyceniu wszystkich i wejścia w ucisk, którego jeszcze nie było i nie będzie potem, to ma destrukcyjny wpływ. Owszem, ma bardzo destrukcyjny wpływ, ale do pewnego momentu, do momentu, kiedy przestaniemy patrzeć na to ludzkimi oczyma. Bo wiecie, kiedy popatrzę na to, co się dzieje, to we mnie się budzi rewolucjonista. Ja bym ten cały New Order World i tak dalej. Wyszedłbym na ulicę i ten kaganiec, jaki nam nakładają, chciał go rozbić. I mówię, dlaczego nie kandydujemy i nie rozwalimy tego dziadostwa? Powinni Unię Europejską rozwiązać, czy coś tam, nie? Od razu się jakiś taki duch, czy jakiś inny objawia. Ale kiedy zaczynam patrzeć Bożymi oczyma, mówię, Panie, tak fajnie, Ty jesteś już tak blisko. I przestaje to mieć destrukcyjny wpływ. Zaczyna mnie budować. Wiecie, dopóki będziecie patrzeć na to, co się dzieje, przez pryzmat ludzkich percepcji, ludzkiego myślenia, będziecie wystraszeni, będziecie zestresowani i będzie to miało destrukcyjny wpływ na waszą duchowość. Będziecie rozmawiać o tym, kłócić się, czytać posty na internecie. Będziecie cały czas funkcjonować w tym, do czego to zmierza, aby utrzymać ludzi w zagrożeniu. Poczuciu niebezpieczeństwa, lęku, braku nadziei. Ale kiedy zaczniesz żyć w asyście Ducha Świętego, to wtedy zobaczysz zupełnie inną perspektywę. Wtedy zobaczysz, że Pan jest blisko. Wtedy zobaczysz, że te rzeczy muszą się wypełnić, a tamte się już wypełniły. Wtedy zobaczysz, że Pan miał rację, mówiąc o tym czy o tamtym. Wiecie, będąc właśnie teraz w Izraelu, zobaczyłem takiego mema na którymś z portali kazania dziś i kazania kiedyś. I to były takie dwa obrazki. Kazanie dziś to był taki zabawkowy, zielony krokodyl, taki, wiecie, taki pluszak, taki śmieszny, nie? Taki wesoły, taki misio, taka przytulanka, jak dzieci mają. A kazania kiedyś to był taki kadr z filmu Godzilla. Taki potwór wielki, nie? Mnie to tak rozbawiło, bo oglądałem jedno i drugie. Dzieci oglądały tą bajkę, a jak byłem kiedyś młodzieńcem, to byłem w kinie na Godzilli, nie? No i takie to było porównanie kazania teraz i kazania kiedyś. I mówię sobie, Panie, no właśnie, kiedyś ludzie mieli katastroficzne kazania, wizję wielkiego prześladowania i strasznych rzeczy końca. Czy było to destrukcyjne dla nich, czy budowało ich wiarę? Bo jak pamiętam jako dziecko takie kazania, jeszcze Święty Pamięci Michał Chydzik, pastor, głosił taki cały cykl o eschatologii i paru innych. I to były naprawdę straszne wizje. Ale w sercach tych ludzi, których pamiętam, była taka radość. Panie, Ty jesteś blisko. My widzimy, że to się wypełnia. Panie, jak to dobrze. Panie, teraz ze swojego ducha mnie przygotuj. Wiecie, oni nie mieli problemu z tym. Oni nie mieli problemu z tym, po co jest Duch Święty. Oni wiedzieli, że Duch Święty przychodzi, aby nas przygotować. Bo oni wiedzieli, że Duch Święty przychodzi z obdarowaniami, aby przygotowujący się Kościół na przyjście Jezusa usługiwał sobie wzajemnie. Przychodził w mocy Bożego Ducha. Przychodził w Jego łasce. Przychodził w Jego pokoju. Że kiedy przyjdzie brat do Ciebie albo siostra, otrzesz jego łzy, bo płaczesz z płaczącym, weselisz się z weselącym się. Przychodzisz w mocy Bożego Ducha. Przychodzisz w autorytecie Pana. I wtedy nie mamy problemu ze strachem. Nie mamy problemu z niepewnością. Nie mamy problemu z tym, że za chwilę ktoś będzie nas prześladował. Ale spojrzymy w niebo, powiem, Panie, oto jestem,
Oto jestem. Bo wiecie, kiedy jesteśmy w asyście Ducha Świętego, to co się wydarzyło, kiedy było jasne, że Jezus idzie dalej w swoją drogę w asyście Ducha Świętego? Wtedy rozwarło się niebo i powstał głos z nieba jak szum i zostało powiedziane: oto Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Kiedy jesteś w asyście Ducha Świętego, nad tobą niebo jest otwarte i Bóg mówi: mój autorytet składam na jego ramieniu, składam na jej ramieniu. Kiedy przychodzi pokusa i grzech, masz autorytet, aby ją pokonać, aby odpędzić demoniczne siły. Kiedy przychodzi niepowodzenie, masz siłę, by stanąć i przejść jak po wodzie. Kiedy widzisz zawirowania wokoło, staniesz jak Boży Syn i powiesz: w imieniu Jezusa nakazuję ci, ucisz się, bo będziesz znać Bożą wolę, bo będziesz chodzić w asyście Ducha Świętego. I chcę dzisiaj zapytać, kto z nas, kto z was chce chodzić w asyście Ducha Świętego? Czy jesteś dzisiaj w tym miejscu i mówisz w swoim sercu: Panie, ja być może gdzieś tam zostałem, czy zostałam na miejscu. Być może zwolniłem biegu. Być może zostałem złapany w tą pułapkę tych konsekwencji, jakie przychodzą przez te czasy, w jakich żyjemy. Może jesteś dzisiaj w tym miejscu i w twoim sercu jest to wołanie. Może przyszedłeś tutaj dzisiaj, a wołałeś wczoraj czy przedwczoraj już. Może jesteś w tym miejscu. To jest taki dzień, taki czas dzisiaj, abyś powiedział w swoim sercu Panu: Ojcze w niebie, chcę żyć w asyście Twojego Ducha. Chcę żyć w asyście Twojego Ducha. Chcę żyć pełnią. Powstańmy, kochani. Nie będzie żadnej muzyki, żadnego piana, niczego. Jeśli masz to pragnienie w sercu, jeśli masz to pragnienie w sercu, aby żyć w asyście Bożego Ducha, to możesz Jemu teraz to powiedzieć. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie stoisz, tam, gdzie teraz zwracasz się do Twojego Pana, możesz po prostu powiedzieć: Panie, chcę żyć w asyście Twojego Ducha. Panie, uwolnij mnie do takiego życia. Panie, wyposaż mnie w tą asystę. Panie, wypełnij mnie. Panie, gdzieś zostawiłam tą asystę. Gdzieś tam podążam swoimi drogami. Ale jestem tu dzisiaj i wiem, że do mnie mówisz. I chcę iść w asyście Twojego Ducha. Chcę żyć w asyście Twojego Ducha, Panie. Halleluja. Ale wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Halleluja. Módlcie się w Duchu Świętym. Módlcie się w Duchu Świętym. On przychodzi, otwiera. On otwiera oczy. On buduje twoje wnętrze. On buduje twoje myśli. On buduje twoją wiarę. On przynosi pokój. On przynosi odwagę. On przynosi autorytet. On przynosi coś, czego do tej pory może nie przeżywałeś. On przynosi radość w tych trudnych czasach. On przynosi ukojenie. Może potrzebujesz odpocznienia. Może potrzebujesz, by twoja skołatana dusza odpoczęła. Żyj w asyście Bożego Ducha. A to się zacznie dziać. Halleluja. 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 Panie, uwielbiamy Ciebie. Duchu Święty, wykonuj pracę. Duchu Święty, wykonuj pracę wśród nas. Duchu Święty, wykonuj pracę. Chcemy rozwijać się. Chcemy budować się. Chcemy być wypełniani. Chcemy każdego dnia przeżywać na nowo. Chcemy stawać każdego dnia jak żołnierze do asysty, poddania Cię Tobie,
Chcemy każdego dnia karnie wykonywać Twoje polecenia, bo to jest bezpieczna droga, bo to jest właściwy kierunek, bo to jest łaska. Halleluja. Stoisz teraz w łasce. Stoisz teraz w łasce. Stoisz teraz w łasce. Mam taki obraz, kochani, że nasze buty stoją na tafli wody i jest Duch Święty. On jest kimś, kto trzyma taki duży kurek. I on mówi, jeśli chcecie, ja otworzę. I będzie się ta woda podnosić. Jak zapowiedziałem przez proroka. I będziecie czuć ją na kostkach. A potem na kolanach. A potem zanurzone będą wasze biodra. A potem będziecie czuć, że to sięga po szyję. A potem będziecie mogli już tylko płynąć. Ale w tym obrazie jest dla mnie to bardzo smutne, że ta woda jest na poziomie tych kafelek. I tak stoimy. A Duch Święty czeka, by przekręcić ten zawór. By pociągnąć tą dźwignię. Aby to wpływało. Czy chcesz żyć w asyście Bożego Ducha? Czy chcesz iść w tej asyście? Czy chcesz popłynąć Jego rzeką? To jest kluczowe pytanie. Kluczowe pytanie dla Kościoła. Dla Kościoła, który dąży do świętości. Dla Kościoła, który dąży do Bożej obecności. Do wykonania planu. Nie bez powodu tu jesteście dzisiaj. I nie bez powodu jest was tak wielu w środku tygodnia. Ponieważ Duch Święty dotyka serc. Ponieważ Duch Święty mówi dzisiaj do was. Mówi do każdego z nas. Ojcze, my przyjmujemy to, co dajesz. Przyjmujemy to, co dajesz. My prosimy, aby Twój Duch odkręcił tą kurek. Panie, może jeszcze nie rozumiemy. Może jeszcze nie umiemy tego ogarnąć. Ale chcemy, Panie. Ty widzisz te osoby tutaj. Panie, ja czuję w sercach. Czuję, że są takie pomieszane uczucia. Że ktoś to lekceważy, a ktoś pragnie. A ktoś obok się boi. A jeszcze ktoś inny nie rozumie, o co chodzi. Panie, widzę taką szachownicę różnych kolorów. A Ty mówisz o tym, by Kościół był w jedności. Dlatego proszę Ciebie, Ojcze, wysłuchaj mojego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech Kościół jest w jedności. Niech znikną odcienie i kolory. Ale niech wszystko będzie zabarwione Twoją obecnością i Twoim Duchem. Duch Święty, odkręć kurek. Duch Święty, wylej rzeki. Halleluja. O, halleluja. 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 Budujcie się w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Budujcie się. Budujcie się. Halleluja. 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 Ktoś zdecydował i zaczął odkopywać zasypaną studnię i mógł pić wodę. Możesz dzisiaj swoją studnię zasypaną przed laty, możesz dzisiaj zacząć odkopywać, bo ona jest tylko zasypana. To źródło na dole nie wyschło. Ono jest. Ono będzie, dopóki jest ten, który trzyma Kościół. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Panie, przychodzimy przed Twój krzyż, słuchając tego słowa. Przychodzimy się przed Tobą. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Nie bójcie się całego spektrum działania Ducha Świętego. Nie bójcie się tego, że przyjdzie korygować. Nie bójcie się tego, że będzie was pocieszał. Nie bójcie się tego, że poprowadzi was w nieznane. Nie bójcie się tego, że was zatrzyma. Nie bójcie się tego, że powie, tędy nie pójdziesz, pójdziesz tędy. Nie bójcie się tego, kiedy powie, zrób coś, co wyda ci się dziwne. Nie bójcie się asysty Ducha Świętego. On jest nam dany, aby nas poprowadzić, aby nas wesprzeć. Łaska i pokój i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami. Amen.